Witam Was serdecznie, kochani. Jak widzicie, dzisiaj z nami jest tutaj Święty Benedykt. Kolejny dzień, bardzo ważny, modlitewny. Oczywiście tutaj jestem z Wami. Cieszę się, że jesteście. Moje serce się raduje, że tyle osób codziennie bierze udział w tych modlitwach, które są naprawdę bardzo ważne i istotne w tych czasach ostatecznych, w czasach wypełniania się. Ostatnich stron apokalipsy. Kochani, ja oczywiście tutaj tradycyjnie życzę Wam wszystkiego dobrego na dzisiejszy dzień, aby był piękny i wspaniały. A teraz zapraszam już do modlitwy. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju. Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska, walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu z Maryją matką Jezusa i naszą błagamy cię przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów zniszcz logikę odwetów i zemsty a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju, niech już nie będzie więcej wojny. Amen.